sonra bu silah sesleri insanın kafalarına son derece silah sesleri. Boş olun, boş şu bedel. Midnight Express. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Miały one swój początek 6 października 1970 roku w Istambule w Turcji. Przepraszam. Przepraszam. Zdenerwowany? Nie. Nie cierpię latać. To nie to. Chyba się zatrułem. Po prostu denerwujesz się podróżą. Nie, to chyba baklawa. Mówiłam ci, żebyś tego nie jadł. Muszę iść do kibla. Nie czekaj na mnie. Dogonię cię. Zaczekam. Nie, idź. Dogonię cię. To zajmie tylko minutkę, dobrze? Paszport. Czanta. Torba. Baskę. To frisbee.
Taka gra. Rzuca się i łapie. Balloon? Game. Taka lowa amerykana. Wszystko dobrze? Tak. Chcesz gumę? Widziałaś? Janis Joplin nie żyje. Przedawkowała w hotelu w Hollywood. Była jedyna w swoim rodzaju. Tak jak ty. Przestań. Niczego nie bierzesz na poważnie. Absolutnie. Sizin emniyetiniz için uçağa girmeden evvel bir kontrol yapmamız lazım. Lütfen sıraya girin. Erkekler bir sıra, çocuklar ve kadınlar başka bir sıra. What's he saying? Co on powiedział? Nie wiem. Czy oni tutaj wszystko robią od dupy strony? Billy, co się dzieje? Paszport. Susan, zajmij nam miejsce w samolocie. Ale o co chodzi? Źle się czujesz? Rany boskie, wsiadaj do samolotu już. Szukałem paszportu. Harry, lepiej wyrzuć te granaty. Proszę na rewizję. To bomba. Spokojnie, to tylko haszysz. İsim
Nazwisko. William Hayes. William Hayes. 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 American? Amerykanin? Tak. Yes, American. Amerykanin, Stany Zjednoczone. American. Nazwisko? Jezu, William Hayes. Hayes. H-A-Y-E-S. Şu Amerikalı'nın fotoğrafını güzelce ne bir çekiver. Hadi yürü, yürü, yürü. Kalk, kalk, kalk. Hazır ol, hazır ol. Bana afal afalı bakıyorsunuz ulan. Hoş geldin Amerikalı tıfıl, hoş geldin. Ulan herifle beraber resim çekeceğiz. Esra'yı eline verin şöyle bakalım. Aa, şöyle güzel bir resim çekeceğiz. Öyle beraber. Bak. Çabuk dur, çık ulan herif. Ben senin kumandanıyım ulan. Ben senin kumandanıyım ulan. Etrafla, karışı etrafına. Anuktar seyri yok. Sırıtma ulan. Fotoğrafçıya bak ver. Sırıtma. Sıçmayayım suratına. Güzel. Çok güzel bir fotoğraf. Yarın gelir mi? Çok güzel fotoğraf. Değil mi? Çok güzel fotoğraf. Ne diyor? Ne bileyim? Nerede bu? Vay serseri herifler vay. Nereden buldun? Vay sallak herifler vay. Ulan daha biraz evvel bana Amerikalı yarama tarama yaptığınızı söylemediniz mi ulan? Ulan şimdi herif potlarının içinde nesler çıkarıyor ulan. Baba baba söyleme oldu. Ulan herif kim az oldu ulan? Vay serseri herifler vay. Hoş geldiniz beyefendi. Aradığımız Amerikalı bu. Howdy, Billy. Cześć, Billy. How you doing, okay? Jak tam? I think these, ci panowie na razie skończyli. Możesz się ubrać. Put your clothes on. Korkuyor musun biri? Chcę wiedzieć, czy się boisz. Nie. Korkmaya lüzum yok. Eğer bizim için çalışırsan, yarın tiyare alacaksın, nefigör gideceksin. Tamam mı? Mówi, że nie ma czego się bać. Współpracuj, a wsadzą cię w samolot do domu. Naprawdę? Şimdi söyle bakalım. Esrarı nereden buldun? Skąd wziąłeś haszysz? Od taksówkarza na jarmarku. Beers, Rodin. Chardasa, beer, Calverde. Güzel. Eğer görürsen tanıyacak mısın? Would you recognize him again? Rozpoznałbyś go? I think so. Raczej tak. Wybrałeś bardzo zły moment, Billy. Jest sporo ataków bombowych na samoloty. To głupie. Cztery samoloty w cztery dni. Wy, dzieciaki, nie czytacie gazet, a trąbią o przemycie heroiny z Turcji. Przecież nie miałem heroiny. Ja tam nie wiem, Billy, narkotyk to narkotyk. To był mój pierwszy raz. Nie jestem przemytnikiem, to tylko 2 kilo. Zrozum to bez znaczenia, czy 200, czy 200. Turcy są w ekstazie, gdy złapią obcokrajowca, bo mogą pokazać światu, że walczą z przemytem narkotyków.
Jest pan z konsulatu? Coś w tym guście. Papierosa? Dzięki. Ile zapłaciłeś temu taksówkarzowi? 200 dolców. Moje ostatnie pieniądze. A ile chciałeś zarobić? To było tylko dla przyjaciół. Nie jestem dealerem, szczerze. To lepsze niż praca. Masz jakąś rodzinę? Oboje rodziców, brata i siostrę. Babylon w stanie Long Island. Będzie im ciężko. A dziewczynę? Tak. Była w samolocie. Ale o niczym nie wiedziała. Nie chciałem jej mówić. Szczęścia. Mówiła, że to ja mam szczęście. Miejmy nadzieję. Naprawdę, miejmy taką nadzieję. Thank you.
Jesteś dobrym dzieciakiem, Billy, ale spróbuj raz jeszcze, a odstrzelę ci łeb. Droga mamo i tato, to najtrudniejszy list w moim życiu. Miałem nadzieję szybko się stąd wydostać i oszczędzić wam tego, ale takiej możliwości już nie ma. Nie wiem, co się stanie, ale co mogę wam powiedzieć? Czy przepraszam cokolwiek zmieni? Czy zmniejszy wasz ból i wstyd? Wybaczcie mi, błagam. Mogę dostać koc? Jest zimno. Dacie mi koc? No, sir. Już nie sprzedaję. Jutro. Będziesz tu też jutro. Dobranoc. Mówisz po angielsku? Twoja cela niezamykana, otwarta. Koce w ostatniej, przynieś mi jeden. Potrzebowałem koca, było mi zimno. William Hines. Witaj w Sagmalchilar. Masz dużo nauki, nie będzie trudno. Zmarzłem, potrzebowałem koca.
Wstawaj. No dalej, musisz wstać. Jimmy? Musisz to schodzić, bo strasznie ci spuchną stopy. Zwariowałeś? Wszyscy zwariowaliśmy. Zapal trochę tego zioła, uśmierzy ból. Byłeś nieprzytomny przez parę dni, gadałeś przez sen. Zejdziemy na podwórze. Jak się czujesz? Tak, jak wygląda. Geçmiş olsun. Ge co? Po turecku to znaczy niech ci szybko minie. Wygląda jak tani hotel, tylko obsługa jakaś kiepska. Jestem Jimmy Booth, a to Eryś coś tam, Szwed. To on cię doglądał. Dzięki. Jestem Billy Hayes. To znaczy, kiedyś byłem. O co chodzi z tymi pawiami? Turkowie używają ich zamiast psów. Drą się w niebogłosy, a nie trudno je spłoszyć. I nie łapią wścieklizny. Dawniej używano ich do ochrony haremów. A dzieciaki? Diabelskie pomioty. Złodzieje, gwałciciele, kieszonkowcy, mordercy, czego dusza zapragnie. Nie ufaj im. Wszystko mówią Rifkiemu. To lokalny kapuś. Tak, poznaliśmy się. Załatwia sikowatą herbatę, hasz, koce, nebutol. Byle zarobić. Za co siedzisz? Hasz? Tak. Gdzie? Na lotnisku, w drodze do domu. To lipa. Tak myślisz? Dokładnie. To nie stare dobre Stany. To jest Turcja, chłopie. Tu niewinny jesteś tylko przypadkiem. Nie ma tu nikogo bez winy. Nie zwracaj uwagi. W Turcji wszystko jest możliwe. Miałbyś przechlapane, gdyby oskarżyli cię o szmuglowanie. Jeśli stanie na posiadaniu, będzie dobrze. Może nawet wyjdziesz za kaucją. Załatwisz sobie lewy paszport albo uciekniesz do Grecji. Śnij dalej, a zobaczysz, co z tego będzie. Zwariujesz jak Max. Zjesz jeszcze sporo fasoli, zanim znów posmakujesz hamburgera. Złamałeś prawo i cię złapali. Prawo może się mylić. Prawo się nigdy nie myli, ośle. Prawo jest. Ludzie często go wkurzają. Za co siedzi? Kradzież z meczetu. Tutaj to poważne przestępstwo. A co ukradł? Dwa świeczniki. Tylko tyle? Tak. Jimmy ma więcej jaj niż rozumu. Siedział półtora roku, zanim przyznał się rodzicom. A ty? Haszysz. 90% obcokrajowców właśnie za to siedzi. Ile dostałeś? 12 lat. Ile miałeś? 100 gram. Załatw sobie dobrego prawnika i trochę kasy. Pogadaj z Maxem, to Anglik. Siedzi najdłużej ze wszystkich. Czyli 7 lat. Gastro. Lekarstwo na żołądek. Zawiera kodeinę. Nic lepszego nie zdobędę. Max? Prawnicy. W Turcji nie ma uczciwych prawników. Wszyscy biorą, co do jednego. Choroba zawodowa, uczą ich korupcji w szkołach wieczorowych. Podejrzenie o uczciwość grozi wydaleniem.
Znałem kiedyś prawnika, który wyciągnął jednego Francuza. La Roche. Poważny przemytnik, 200 kilo. Zapełnił parę kieszeni i wyparował. Nazwisko? Czyje? Tego prawnika. Którego? Tego od Francuza. Nazywa się Yesil. Ale nic więcej nie wiem. Lepiej zabrać dupę w troki w najlepszy możliwy sposób. Czyli jak? Złapać nocny ekspres. A co to jest? To nie pociąg. W gwarze więziennej to ucieczka. Przepraszam, tato. Daj spokój. Później dostaniesz psztyczka. Na razie musimy cię stąd wyciągnąć. Kupiłem ci garnitur w Istambule, żebyś lepiej wyglądał w sądzie. Wszystko w porządku? Tak. A jak mama? Kiepsko z nią. Nie mogła przylecieć. Wiesz, jak kocha swojego synka. Susan nam powiedziała, zanim dostaliśmy twój list. Radzi sobie, zbiera pieniądze, żeby tu wrócić. Nie pozwólcie jej na to. A co u Roba i Peg? Wszystko po staremu. Sąsiedzi nic nie wiedzą. Powiedzieliśmy im, że leżysz w szpitalu w Europie. To jest Stanley Daniels, amerykański konsul. Witaj, Billy, miło cię poznać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby cię stąd wyciągnąć. Zaufaj mi. Dziękuję. A to jest Negdit. Negdit Yesil. Prawnik, o którego prosiłeś. Wiem, jak się czujesz, ale nie martw się. Już nad tobą pracujemy. Mamy dobry sąd i właściwego sędziego. Wszystko załatwiłem. Rozumiem, że jeśli uzyskamy kaucję, bardzo łatwo będzie przeskoczyć przez granicę do Grecji. Dokładnie takie mamy założenie. Pan Daniels i ja jesteśmy w kontakcie z Departamentem Stanu, ale obecnie nasze stosunki z Turcją są dość chłodne. Największe szanse mamy na miejscu. Tato, zwrócę ci wszystko, obiecuję. Pieniądze nie mają teraz znaczenia, Billy. Jeszcze nie. Czemu kulejesz? To nic takiego, skręciłem kostkę. Gdzie mieszkasz? W Hiltonie. Jak ci się podoba Istanbul?
Ciekawe miejsce. Powiem ci prawdę, jedzenie jest do dupy. Co oni sprzedają w tych restauracjach? Musiałem biec do toalety. Żałuj, że jej nie widziałeś. Nie zamierzam już ryzykować. Jem tylko w Hiltonie. Stek, frytki i mnóstwo ketchupu. Dlaczego to zrobiłeś? Dla pieniędzy. Wiem, że wy to palicie tak, jak my pijemy gorzałę, ale szmuglowanie tego to po prostu głupota. Wiem. Tato, wyciągnij mnie stąd. Obiecuję, Billy. Nie poddawaj się. Popracuję nad tym z panem Danielsem i panem Yesilem. Wydostaniemy cię, jasne? Billy. Okay. Jasne? Tak. Świat patrzy teraz na Turcję. Nazywają nas światowym dostawcą heroiny. Historie o nas są w gazetach i telewizji na całym świecie. Nadszedł czas, aby to zmienić, Wysoki Sądzie. Zanim zostaniemy odizolowani i moralnie wykluczeni przez resztę ludzkości, musimy zmienić nasz wizerunek nie tylko karając własnych przemytników, ale wymierzając sprawiedliwość wszystkim obcokrajowcom, którzy kalają naszą kulturę swoją deprawacją i niegodnym zachowaniem. Musimy zacząć już teraz. Skazując Amerykanina Williama Hayesa na maksymalną karę za przemyt, damy całemu światu przykład tureckiej sprawiedliwości i dowód, że chcemy raz na zawsze przerwać handel narkotykami. W związku z tym wnioskuję o karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję, prokuratorze. Zarządzam przerwę na ustalenie wyroku. Co powiedział prokurator? Nieistotne, czysta formalność. Wygramy tę sprawę. Jest dobrze, sędzia cię lubi. Panie Hayes, sędzia już wraca. Proszę. Sąd uznaje oskarżonego winnym nielegalnego posiadania haszyszu. Niniejszym skazuje oskarżonego Williama Hayesa na 4 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności w więzieniu Sagmar Szilar. Sprawa zamknięta. Wysoki Sądzie, protestuje. 4 lata i 2 miesiące. Jest dobrze. Bardzo. 4 lata? Będziemy apelować, zobaczy pan. Odejmą mu rok za dobre sprawowanie. Proszę pamiętać, że dostał wyrok za posiadanie. Prokurator wnioskował dożywocie za przemyt. To spora różnica. Proszę mi wierzyć, panie Hayes, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Z dobrym sprawowaniem będzie około 3 lat. Mamy jeszcze apelację. A Daniels i Yesil
pracują dla ciebie. Spróbujemy cię przenieść do więzienia w Stanach. Daniels twierdzi, że lada chwila mogą ogłosić amnestię polityczną. W porządku, Billy. Wiem, jak to brzmi, ale wyciągniemy cię stąd. Obiecuję ci. Nie chcę, żebyś wywinął coś głupiego. Mogą zmienić ci wyrok. Wkładam do banku $500. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, pisz. Masz tu jedzenie, słodycze, papeterię, książki, papierosy, mydło, szczoteczki do zębów. Wystawiam polisy ubezpieczeniowe od 30 cholernych lat, a patrzę, jak mój własny syn, Jezu, Billy. Jesus! Gdybym mógł się z tobą zamienić, to bym to zrobił. Kocham cię, tato. Dbajcie o mojego syna, słyszysz? Albo urwę ci ten cholerny łeb, turecki gnoju. Droga Susan, właśnie zaczął się rok 1971. Można stąd odpłynąć, nie ruszając się z miejsca. Zniknąć tak daleko, że nie wiadomo co i gdzie. Samotność objawia się niemal fizycznym, wszechobecnym bólem. Nie da się go zamknąć w jednej części ciała. Dla Turasów wszystko jest szula bula, co oznacza tak czy siak. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Obcokrajowcy są aji,
tak jak homoseksualizm. Jest to poważne przestępstwo, ale robią to przy każdej okazji. Jest 1000 rzeczy, które są AIP. Na przykład można dźgać i strzelać do ludzi tylko poniżej pasa. A tak powyżej pasa to usiłowanie morderstwa. Więc tylko dźgają się nawzajem w dupę. Nazywają to turecką zemstą. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo, ale takie właśnie jest to miejsce. Któregoś dnia nowy dzieciak został zgwałcony w kwaterach dziecięcych. Wybrano 4 najgorszych smarkaczy. Mamur, Mehmet, tak kończą niegrzeczne dzieci. Jest też Rifki. Im więcej o nim wiem, tym bardziej go nienawidzę. 10 dolców za to gówno? Świnie. W Turcji nie ma świn. Rifki, ten towar to gówno. Jest dobry. Moje gówno jest dobre. Sam jesteś gówno. No, jestem gówno. Ty gnoju, co z tobą? O co chodzi do cholery? Sam jesteś AIP. Nie zadzieraj ze mną, nic do ciebie nie mam. Nie masz? Ciągle coś wywijasz. Robisz nędzną herbatę i ożynasz nas na haszu. Nie. Dla ciebie robię wyjątkową herbatę, Hayes. Musimy żyć jak bracia. Musimy trzymać się razem. Wal się, Rifki. Nic nie masz za te swoje pieniądze. Jesteś z Ameryki, nie masz pojęcia. O czym? O braku skrupułów, Hayes. Żerujesz na innych, żeby nie żerowali na tobie. I musisz przetrwać. Cholerny kot.
Kwiecień 1972 roku. William? William, you are right? Wszystko w porządku? Nowy ambasador uważnie studiuje twoją sprawę. Mówi, że jest postęp. Chcesz papierosa? Jest jeszcze inna możliwość. Za odpowiednią kwotę mogę przekonać pewnych urzędników, żeby zgubili twoje dokumenty, zanim sąd w Ankarze potwierdzi wyrok sądu w Istambule. Mógłbyś zniknąć, uciec do Grecji, zanim tureckie sądy zauważą błąd w papierach. Ale muszę działać, zanim wyrok zostanie przekazany. Muszę dać urzędnikom jakąś zaliczkę. Co to jest? Plany. Plany czego? Naszego więzienia. W ambulatorium był taki koleś Niemiec. Pomagał Turkom przy budowie tego miejsca. Posmarowałem mu i pozwolił mi je skopiować. Szkoda, że nie miałeś pod ręką kserokopiarki. Z tego, co widzę, są dwie drogi ucieczki. Przez dach, ale to ryzykownie. I nadaje się dla jednej, może dwóch osób. Gdyby wybrać drugą, potrzebowałbym waszej pomocy. Pod ziemią. Tunel? Mówisz poważnie? To jest więzienie Sagmar Chillar, a nie Stalag 17. I tu się mylisz, Jelupie. To przejście już istnieje. Pod nami są piwnice, w których trzymali broń. A jeszcze niżej są stare katakumby, w których chrześcijanie chowali zmarłych. Jesteśmy tuż nad nimi. Tutaj. Schwab twierdzi, że jest tu mnóstwo zaślepionych szybów. Coś jak stare windy towarowe. Wewnątrz tych ścian. Jeden z szybów jest tuż przy prysznicach. Jeśli się do niego dostaniemy, doprowadzi nas prosto do podziemi. Nie powinno to nam zająć dużo czasu. Musi gdzieś tu być. Przysięgam, że słyszałem śpiew martwych chrześcijan. Przestań wreszcie chrzanić człowieka. Jak się dostaniemy do szybu? Zapukamy trzy razy i powiemy, że jesteśmy przyjaciółmi nieboszczyka. Chcę, żeby to wypaliło i nie potrzebuję towarzystwa zasranego ćpuna. Kumasz, co mówię? Wejdziemy przez ścianę. Przez ścianę? Wejdziemy przez ścianę. Schwab miał rację, sprawdziłem. W prysznicach nie ma żelbetonu. Są miękkie od wilgoci. Woda przesiąkła przez cement. Po 30 latach wystarczy mocno pchnąć. Teraz musimy tylko zrobić użytek ze śrubokręta i wyskrobać zaprawę. Wyciągniemy ze trzy cegły, wejdziemy. Wejdziemy, zamkniemy wejście i na dół. Operacja na dwie noce, może trzy.
A co zrobimy, jak dotrzemy do katakumb? A co byś chciał? Wielką bramę? Katakumby ciągną się kilometrami jak ścieki. Zwariowałeś. Muszą mieć jakieś wyjście gdzieś w Istambule. Chyba podziurawili ci dupsko oraz za dużo. Jeśli nawet znajdziesz jakieś katakumby, to doprowadzą cię prosto do sekcji dla czubków. Billy, tunel czy dach? Nie chcę iść przez ścianę. Rywki ciągle tam siedzi. A dach to za duża szansa na kulkę w łeb. Ale jeśli wybierzemy szyb, musisz mi pomóc z cegłami. Wiesz, co mi zrobią, jeśli nas złapią? Zostało mi tylko 20 miesięcy. Nie chcę przedłużyć tego do 3 lat, albo więcej. Chrzanić to. Sam wybierasz, jak zdechniesz. Zrobię to. Nawieję stąd dachem. Nie. Nie zniosę tego. Nie. Droga Susan, złapali Jimmy'ego i tak go stłukli, że dostał przepukliny i stracił jądro. Już kilka miesięcy siedzi w ambulatorium. Przy tym moje problemy wydają się błahe. Ale minęło już 2,5 roku, a ja mam wrażenie, że Turkowie wysysają ze mnie życie. Dlaczego się tak krótko strzyżesz? Żeby pamiętać. O czym? Jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Więzienie, zakon, klasztor, jaskinia. Więzienie.
Czerwiec 1974 roku. Zastanawiałem się nad innym sposobem. Na co? Na ucieczkę. Kiedy leżałem w ambulatorium, na oddziale był tylko jeden strażnik. Mogłem uciec, kiedy chciałem. Dlaczego nie uciekłeś? Bo jak tylko stanąłem na nogi, znowu mnie tu wrzucili. Co za pech. Mówię ci, Billy. Jest też taki oddział, na którym w ogóle nie ma straży. Kto tam był? Trzech kolesi. A co im było? Nie wiem. Chyba byli martwi. I wszystko jasne. Muszę lecieć. To Daniels. Szulabula, turecka sprawiedliwość. Pewnie mnie zwolnił 53 dni przed czasem. Jimmy, wracam do domu. Co się dzieje? Usiądź na chwilę, Billy. Obawiam się, że mam złe wieści. Co się stało? Coś z tatą albo mamą? Nie. Będziesz miał nową rozprawę. To znaczy? Prokurator odwołał się od twojego wyroku za posiadanie. Żądał, żeby skazali cię za przemyt, a sąd w Ankarze zrewidował wyrok. Chcą zrobić z ciebie przykład, kozła ofiarnego. I? Zostaliśmy poinformowani, że odrzucono twój wyrok. W sądzie wyższej instancji jest 35 sędziów. 28 głosowało za dożywociem. Sąd w Istambule musi przyjąć ten wyrok. Sędzia cię lubi, Billy. Naprawdę. Powiadomiłem twojego tatę. O czym ty mówisz? Dożywocie. Za co? Zostało mi 53 dni. A więc teraz mogę mówić. Ale co mogę powiedzieć? Kiedy skończę, skażecie mnie za moje przestępstwo. Ale chciałbym was zapytać, czym jest przestępstwo? Czym jest kara? To się zmienia w zależności od czasu i miejsca. Legalne dzisiaj, a nielegalne jutro, bo ktoś tak powiedział. A czego nie było wolno wczoraj, dzisiaj jest w porządku, bo wszyscy to robią. A nie da się zamknąć wszystkich.
Nie mówię, że to dobre albo złe. Po prostu tak jest. Ale spędziłem 3,5 roku swojego życia w waszym więzieniu. I myślę, że zapłaciłem za swój błąd. Mój prawnik... Mój prawnik, a to dobre, mówił: spokojnie, Billy, nie denerwuj się, bądź grzeczny, a dostaniesz amnestię, apelację, to, tamto, siamto. To ciągnie się już od 3,5 roku, a ja byłem spokojny. Byłem grzeczny. Ale już jestem tym cholernie zmęczony. Daliście mi nadzieję, że wyjdę za 53 dni, a teraz mi ją odbieracie. A ty... Żałuję, że nie stoisz tu, gdzie ja, że nie czujesz tego, co ja. Bo wtedy poznałbyś litość, panie prokuratorze. Wiedziałbyś, że społeczeństwo oparte jest na łasce, poczuciu fair play i sprawiedliwości. Ale to jak proszenie niedźwiedzia, żeby srał w toalecie. To śmieszne, że jesteście narodem świń, a nie jecie wieprzowiny. Jezus wybaczał złoczyńcom, ale ja nie potrafię. Nienawidzę was. Waszego narodu, waszych ludzi. I pieprzę waszych synów i córki, bo też są świniami. Jesteś świnią. Wszyscy jesteście świniami. Tercüme edeyim mi beyefendi? Nedir nedir? Eğer iman karam bagli. Eğer iman karam bagli. My hands are tied. Ankara związała mi ręce. Sesededen açul mamak. Sertiye sakmacilar seza evine kapatiler çakskin. Muszę cię skazać, Williamie Hayes, na karę nie mniejszą niż 30 lat w więzieniu Sagmalchilar. Get me sol sun. Niech ci szybko minie. Got the old Istanbul blues. Istanbul blues. They give me 30 years. Ain't got nothing left to lose. We are going to get you out. Wydostaniemy cię stąd. Obiecuję ci. Nie chcę, żebyś wywinął coś głupiego. Mogą zmienić ci wyrok. Said I was busted at the border, babe. Best thing to do is to get your ass. Lepiej zabrać dupę w troki w najlepszy możliwy sposób. Best way you can.
Chyba to znalazłem to tutaj. Chodźcie tu. Słuchajcie. Słyszycie coś? Mówiłem wam, lachociągi, a nie wierzyliście. Cicho. Patrzcie, jaki miękki jest ten cement. Będzie łatwo go wyskrobać. Max, idź po pogrzebacz Rywkiego, tylko go nie obudź. Patrz, jaki jest miękki. Jest naprawdę miękki. Sam odpada. Trzymaj. Spróbuj tym. Naprawdę dobrze idzie. Będzie łatwiej niż sądziłem. Bułka z masłem. Idzie. Jak masełko. Max, jak Rywki? Uważaj na Rywkiego. Uważaj trochę. Przepraszam, myślałem, że chcesz uciec. Spróbujmy. Chcesz znowu dostać przepukliny? Krzanie, to bierzemy. Tak jest. Szyb? Tak. Idzie. Chodźmy, Billy. Zaczekaj, nie ma czasu. Nie jesteśmy przygotowani. Pójdziemy jutro. Włóżmy je na miejsce. Pomóż mi. W razie czego musimy wrócić przed świtem. Wszystko zabrałeś? Mapy, rozkłady pociągów i autobusów. Dobra, idziemy.
Widzisz coś? Nie. Dawaj, Max, złaź tutaj. To łatwe. Jeszcze trochę. Uważaj, ostrożnie tam. Prawie spadłem. Świetnie. Idziemy. Chodź, Max. Cholera, co to jest? Gówno. Nie dotykaj. Cholera. Ślepy zaułek. Pewnie zamknięty przez Turków. Jasna cholera. Billy, co teraz zrobimy? Która godzina? W pół do piątej. Wracamy. Chyba kpisz. Nie. Wracamy. Maskujemy włos i wracamy jutro. Codziennie, aż się wydostaniemy. Stąd musi być jakieś wyjście. Mówiłem ci, że jeszcze z tobą zatańczę. Brać go. Nie. Nie. Ty brudny bydlaku. Tym razem rozsmaruję twój mózg po całej kuchni. Dobrze. Jeden na jednego. Kiedy skończymy, przyprowadzę Hamidu, a on ci jeszcze poprawi. Chodź, Max. Zostaw. Wiem, co zrobię. Poderżnę mu to cholerne gardło.
Komu? Rywkę. Rywkiemu. Co mam do stracenia? A na pewno będzie mi się podobało. Max, może sobie usiądziesz? Nie jesteś w stanie nikogo zabić. Poderżne gnojowi gardło. To już było. No to obetnę mu jajca. Jeśli chcesz, żeby go naprawdę zabolało, podprowadź mu forsę. To krwawica jego życia. Wiesz, jaką będzie miał minę, jeśli zginie cały jego dorobek? Gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie on to trzyma. Ja wiem. Co? Pieniądze? Ten, co chowa i znaleźć potrafi, powiadam ci. Widziałem go, ciecia głupiego. Jak na nie patrzy w nocy. Jak z nimi rozmawia. Gdzie? Max. Gdzie są pieniądze? W jego radio. Z tyłu. Dlatego nigdy go nie włącza. Moje pieniądze, gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie? Sprzedał mi herbaciarnię. Stracił wszystko. Serce, duszę. On nie miał duszy. Wkrótce wróci na ulicę Istambułu. Bez przyjaciół, bez pieniędzy, wszędzie wrogowie. Mnóstwo wrogów. Wypiję za to. Ja też. Mam wieści o Jimmy. Co się dzieje? Jest źle. Posłali go do miejskiego szpitala. Znowu przepuklina. Biedak nie chciał nic powiedzieć. Patrz na Rifkiego, po co mu garnitur? Może ma nową robotę.
Jezus, znowu? Şeyler bulduk. Ne bu? Haşiş. Ne bu? Skąd wziąłeś hasz? Od Maxa. Żartujesz. Ja? Skąd masz haszysz? Ja nic mu nie sprzedałem. Ja cię znam, skąd wziąłeś hasz? Zabrać go. Nie, on kłamie, Rifki kłamie. Kłamca. Niechcie, Szlak, zostawcie mnie. Zostawcie Wenocha. Oddział 13 dla niepoczytalnych kryminalistów. Styczeń 1975 roku. 7 miesięcy później.
cigaret, cigaret, jaki odbo. Cigar, cigar, si wople. Cigar, cigar, si wople. Cigaret, posłuchaj. Proszę, posłuchaj mnie. Przepraszam, przyjacielu. Chciałem z tobą porozmawiać. Jesteś z Ameryki? Tak, Amerykanin. Jestem Ahmed. Wiele lat studiowałem filozofię na Harvardzie, ale ukończyłem Oxford. Studiowałem też w Wiedniu, a teraz tutaj. Wsadzili mnie tutaj, bo ponoć zgwałciłem dziecko. Trochę już tu jestem, a nigdy mnie nie wypuszczą. Ciebie też nie. Mówią, że wypuszczą, ale ciągle tu siedzisz. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Wszyscy wyszliśmy z fabryki, a fabryki czasem produkują wadliwe egzemplarze, które lądują tutaj. Wadliwe maszyny nie wiedzą, że coś jest z nimi nie tak, ale pracownicy fabryki wiedzą. Wiedzą, że jesteś zepsuty. Chyba starczy już tej konwersacji. Życzę ci miłej nocy. Oh!
mój Boże. Oh, Billy. Billy, what is the Co oni z tobą zrobili? Oh my God. Billy. Billy, rodzina ma się dobrze. Senator Buckley apelował w twojej sprawie do Senatu. Nazwali cię pionkiem w grze między Nixonem a Turkami. Napływają listy. Ludzie się tobą przejmują. Co? Zdejmij to. Billy, co chcesz zrobić? Zdejmij. Chciałabym, żeby było ci lepiej. Please don't. Przestań, proszę. Don't. Nie. Susan? Yes, Billy. Tak. I love you. Kocham cię. Oh, Billy. I love you. Kocham cię. Billy. Your father gave me this. Twój tata kazał ci to dać. Są tu zdjęcia twojej mamy i taty, Roba i Peg. A na końcu jest zdjęcie twojego przyjaciela, pana Franklina. Pamiętasz go? Z banku. On jest teraz w Grecji. Kupił bilet. Koniec czasu. Dam im to dla ciebie. Nie licz na nich. Polegaj tylko na sobie. Słyszysz? Kończy ci się czas. Jeśli tu zostaniesz, umrzesz. Jezu Chryste, weź się w garść. Musisz stąd uciec. Go on.
Push me back. Push me back. Go on! Go on! Go on. Witaj, amerykański przyjacielu. Będą kłopoty, jeśli nie pójdziesz w drugą stronę. Dobry Turek zawsze idzie w prawo. W lewo idą komuniści. Trzeba w prawo. Musisz zawrócić. Tak trzeba. Dokąd idziesz? Czemu nie idziesz z nami po okręgu? Co się stało, mój amerykański przyjacielu? Co cię zagniewało? Uszkodzona maszyna wciąż nie wie, że ma wadę. Wciąż mi nie wierzysz? Wciąż nie wierzysz, że jesteś zepsuty? Znać siebie to znać Boga, przyjacielu. Fabryka cię zna. Dlatego tutaj jesteś, ale zrozumiesz. Z czasem się dowiesz. Ale ja wiem. Już wiem. Wiem, że ty jesteś zepsuty i dlatego tu jesteś. A wiesz, skąd to wiem? Wiem, bo jestem z fabryki. To ja robię maszyny. Max? Max. Max, I'm going away. Odchodzę. I've come to say goodbye. Przyszedłem się pożegnać. You see, if I stay, jeśli tu zostanę, to umrę. You'll die. Ty też. Don't die, Max. Nie umieraj, Max. Please. Proszę. Don't. Nie umieraj. I'm gonna come back for you. Wrócę po ciebie. Obiecuję. You'll hang on.
Trzymaj się. Nie poddawaj się dla mnie. Proszę, przepuśćcie mnie. Chcę rozmawiać z Hamidą. Proszę, mam pieniądze. Proszę pana, mam pieniądze. Proszę je wziąć. Mam $100. Proszę je wziąć. Są pańskie. Ale proszę mnie wysłać do ambulatorium. Nie idziemy do ambulatorium. Nie jesteś tu nowy. Wszyscy tu wariują. Dobrze o tym wiesz, Williamie Hayes. A teraz cię zerżnę, Williamie Hayes.
Naftala, jestem Jermuzun. W nocy 4 października 1975 roku Billy Hayes szczęśliwie przekroczył granicę Grecji. Dotarł na lotnisko Kennedy'ego 3 tygodnie później. Wystąpili reżyseria scenariusz film na podstawie książki Williama Hayesa i Williama Hoffera tekst Norbert Maciej Major czytał Andrzej Leszczyński.